Witajcie moi drodzy, jestem tutaj z kolegą Szymonem Kulą, którego już pokazywałem kilkukrotnie. Obiedziemy sobie mapkę, zmienioną mapkę murowankę. Na chwilę obecną pojedziemy tylko w kierunku Kappa, żeby tam się spotkać i pojedziemy sobie na objazd tej nowej, starej nowej mapy. Starej nowej ze względu na to, że mapka została zmieniona i zobaczymy dokładnie czym się różni. Jak już widać na pierwszy ogień, ja sobie powiadę tutaj na górkę, nie mamy tutaj miejsca tak zwanego normalnego, gdzie wszystkie tutaj medy wjeżdżały i stamtąd się snajpiły. Tego już nie ma, jest, zostało to wypłaszczone w inny sposób, chociaż tutaj pododawane są drzewka, które mogą być właśnie przewrócone i dzięki temu wydawać nam kamo. Zobaczcie, ile tutaj podchodziło domów. Tutaj te wszystkie domy nie istniały, ale sobie tutaj dojedziemy. Było ich znacznie mniej. Kościółek jest w dalszym ciągu taki sam. Tutaj na mapie, tutaj doszły domy, których i do tej pory nie było. Ten kap jest taki, że tak powiem, trochę bardziej osłonięty. W razie W można się tutaj na przykład schować i można być niezauważonym, na nim można kapować. Te domki, fajna rzecz, że tutaj podchodziły domki. Jest tutaj moim zdaniem jakby szerzej. Tutaj było też takie wzniesienie, które zostało wypłaszczone i podchodziły domki, za którymi się można chować na chwilę obecną, bo one w większości są, one są niezniszczalne, a te są zniszczalne. Więc możemy się za nimi tutaj chować. Tutaj nie było, tutaj było lekkie takie wzniesienie, na które nie można było wjechać i zupełnie płaski przestrzał w kierunku kapa. Teraz się już to skończyło, już tutaj te deki nie będą mogły kampić, nie będą mogły sobie bezczelnie ostrzeliwywać tych, którzy są na kapie. Tutaj też wypłaszczenie, delikatne takie wgłębienie się powstało. Jeden domek, ten domek już cały czas był, tego domu nie było. Tutaj są te domki, niby jest ich więcej, ale są jakby tak bardziej porozstrzeliwane, więc jest to trochę inaczej. Ten domek jest zniszczalny, ale tych domków dwóch nie było, więc jest się w razie W za czym chować. Jedziemy w kierunku wody. Tutaj mamy znowu jakieś zagłębienie, pierwsze chyba z wielu. Osuszyli wodę, prawdopodobnie tej wody już tutaj nie będzie. A tam mamy jakąś fajną wysepkę. Zobaczcie, tutaj wjeżdżało się, a dokładnie w tym miejscu, wjeżdżało się na górkę i stąd snajpiły te deki, ewentualnie jakieś takie, nawet czasem medy, heavyki, które ostrzeliwały las. Las został lekko, o tutaj dwa domki, zniszczalne oczywiście. Las został wykarczowany, zatrzymałem się gdzieś tutaj na środku, znaczy praktycznie na środku tego lasu, już praktycznie wjechałem do tego lasu. Został wykarczowany, już nie jest tak gęsty. Widocznie polskie lasy stwierdziły, że jest im potrzebna kasa i albo inaczej mówiąc, białoruskie lasy stwierdziły, że jest potrzebna kasa i poszły w ruch, piły siekiery i jakieś tam inne rzeczy. Sprzedali na potęgę te drzewa i zostawili troszeczkę, jak widać, jakieś olchy, jakąś tam i zupełnie to inaczej wygląda. Jak widzicie, mamy tutaj więcej zagłębień, mamy tutaj Halak to nazywa, takimi bobslejami. Ja uważam, że tutaj mamy normalne takie wąwozy, dzięki którym można się tutaj chować, można sobie wyjechać, za którymi możemy wziąć i się w razie W, którym się możemy osłonić. Dodatkowo jakieś tutaj domki, które nam stąd nie zawąd wyrosły, no jakieś dacze letniskowe, które sobie białoruscy gracze pobudowali. No dobra,
Zobaczcie, jak bardzo przetrzebiony jest ten las, tak zwany magiczny las, którym zwykle można było strzelać i nie być wykrytym. Te domki zostały, tutaj było lekkie podwyższenie, w tym momencie mamy zagłębienie. Zabrali nam troszeczkę tego tutaj ziemi. No jestem ciekaw, aha, tutaj delikatnie chyba wysypali tą ziemię, bo jestem ciekawy, że skoro zabrali z jednego miejsca, to gdzieś musieli dodać. Oczywiście żartuję, ale w przyrodzie nic nie ginie, więc pewnie gdzieś tam się nam tutaj coś pokaże. Tak jak powiedziałem, tutaj powstało jakieś nowe, stare osiedle domków letniskowych. Aha, tutaj mamy jeszcze taki niby pseudował, zobaczmy, z tej strony. Z tej strony jest jakby większy, czyli tutaj T3-2 coś grającego na wieży jest w stanie podjechać i jest w stanie strzelać, nie będąc w żaden sposób jakiś trudniejszy do przebicia. Te domki, no ten domek cały czas jest. Tak jak tutaj, to tak jakby zostało tak jak było, nie ma żadnych jakichś takich większych zmian. Ogólnie mapa bardzo mocno przebudowana. Nie ma już jego tutaj możliwości kampienia. I czy jest to dobre? Powiedzmy tak, ludzie się już w tym momencie nauczyli grać na tej mapie. W momencie, gdy na tej mapie nie było TD-ków, znaczy przepraszam, inaczej, artylerii, teraz, a tutaj jeszcze są jakieś takie właśnie zagłębienia, ta górka była w miarę taka prostawa, teraz się już zrobiła taka bardziej powyginana. Teraz na przykład grało się na niej bardzo dobrze. W momencie, gdy ludzie wyciągnęli medy, gdy zrobiono w ten sposób, że więcej grano medami, mniej artyleriami, wówczas naprawdę te bitwy były tutaj już w miarę takie mobilne, w miarę szybkie. Już nie było takiego totalnej kampy, że wszyscy tutaj TD-kami stali w lasku i tylko nic nie robili. A powiedzmy tak sobie szczerze, że czasem rzeczywiście stanie tutaj w lesie kończyło się źle, ponieważ wyjeżdżał spotter i naprawdę szybko się kończyła ta bitwa. A też stanie tutaj w rogu i czekanie tylko na przeciwnika, aż on wyjedzie, to też nie było najlepszym pomysłem, gdyż, tak mówię, ludzie się przestali wyjeżdżać. Przestali jechać w tą stronę, bardziej właśnie skupiali się na wyjechaniu w las. Jeżeli las padł, wówczas ta strona była już, że tak powiem, lekko na straconej pozycji, bo wystarczyło, że ktoś wyjechał do spotowania i z lasu mieli ładny ostrzał. Także powiedzmy tak, mapa, którą ludzie się nauczyli już grać, a teraz się zmieni troszeczkę, chociaż będzie więcej możliwości kombinowania, więcej możliwości, że tak powiem. Ale zobaczcie, tutaj też nie jest idealnie prosto, tutaj było gładko i jeżeli już tutaj wyjechaliśmy, wówczas nie było możliwości, żeby nas tutaj nie trafiono. Gdzieś w tym momencie, w tym miejscu będzie kap drużyny, więc w razie W będzie możliwość jakiegoś takiego cofnięcia się. Moim zdaniem zmiany chyba na plus, ponieważ zmiany będą dosyć ciekawe, dają nam sporo jakby urozmaicenia do tego, chociaż jak dla mnie, tak naprawdę, to oni powinni zrobić taką rzecz, że ma poprzednią murowankę zostawić jako jedną z opcji, nie usuwać całkowicie tej mapy, zostawić tą mapę i wtedy mielibyśmy jeszcze jedną mapę do zagrania więcej, a tą dać jako alternatywę. Także byłoby tak zwana nowa i stara murowanka. Tak byłoby najciekawiej, więc jak myślicie, czy to byłoby dobre? Natomiast mówię, sądzę, oni tego nie robią, nie robili tego do tej pory, więc nie będą tego robić dalej. No dobra, nie będziemy kończyć, znaczy nie będziemy przedłużać spróby tego wszystkiego. Zobaczyliście mniej więcej, jak wygląda ta mapa. Ja tutaj dziękuję koledze Szymonowi za pomoc w tym objechaniu mapy i
Wam mówię, do usłyszenia. Trzymajcie się.